Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest serwer Dark Visions Mix, ale przede wszystkim to jest Battlefield 3 wreszcie dla was. Nie będę się patrzył na zegarek, zobaczymy ile sobie dzisiaj ponagrywamy, najwyżej potnę na jakieś mniejsze części. W tej chwili EA się do mnie jakoś zbytnio nie odzywa w sprawie usunięcia ostrzeżenia z mojego kanału, ale mam nadzieję, że to się niebawem rozwiąże, jak zawsze. I gram sobie z Skyjackiem, Korpsmanem, Game Overem, ale siedzę oczywiście na oddzielnym kanale TeamSpeak'a. Kurczę, wziąłem AEK-a. Chciałem AN wziąć. Nie AEK-a. To jest Grande Bazarre. Małe Grande Bazarre. Bo i graczy nie ma jakoś wielu. Ale będzie ciasno, ale własno, że tak powiem. Przeatakujemy sobie A. No, już miałem go podnosić. Zaraz się załadam. No cóż, niestety podstawowa broń Rosjan nie jest tak dobra jak podstawowa broń Amerykanów. M16A3. Ale jakoś to ujdzie. Dobra, idziemy. Oj! Och, no i proszę was bardzo. Po prostu na chwilę się zatrzymałem. Chciałem oznaczyć cel. I już padłem. Ale ktoś mnie podniósł z łaski swojej. No to oznaczymy jeszcze raz. Olać, olać, olać ten punkt. A może jednak się przykampimy trochę? Nie, no dobra, olać go. Idziemy na C. No dobra, na C już chyba jest pozamiatane, ale nie do końca jeszcze. Alright. Dobra, o nie, nie, coś tam chyba jest jeszcze. Czy tam ktoś? Nie, już chyba nie. Nie, nie. Dobra, rzucimy panu aptekę i podążamy na A. Widzę, że lewą stroną będzie ciągnęła lawka. Aha, na razie się znajduje po tej lewej. To jest warto bronić tego punktu. Znaczy tej drogi, autostrady. Jest dobra miejscowa na przedzieranie się na inne punkty. Ale też jest dosyć niebezpiecznie. Oni mają punkt odrodzenia pod kolumnami tego oto hotelu, więc trzeba na to uważać. Ale już widzimy, że sytuacja jest w miarę opanowana. Podniesiemy tego pana tutaj. O, nie zdążyłem niestety. No, wyskakuj mi stąd. O kurczę, to będzie strasznie krótka gra. Horsey Horse tam jest. Rzucimy mu granat na poprawę nastroju. No i była, proszę bardzo. Horsey Horse is no more. Ale ten ich BMP tam się wbił. W ogóle beznadzieja. Powinien atakować raczej frontalnie, żeby przeważyć szale zwycięstwa. Oni będą szli po lewej stronie. Jestem tego totalnie pewny. A, już się nawet przedali na C. Lewą na pewno. Tam widziałem kilku panów. Podniesiemy tego. Dobrze jest podczas biegu sobie skakać, ponieważ wtedy trudniej jest nas trafić. Ale nigdy nie róbcie tak, żeby skakać podczas strzelania. Ponieważ w znaczącym stopniu upośledza to naszą celność. W bardzo znaczącym stopniu, ponieważ nie jest to Black Ops, nie jest to Modern Warfare, gdzie skakanie jest przydatne. Ajajajajaj. Gdzie skakanie jest niezwykle przydatne. O, idzie tutaj do mnie.
profili jebanów, no nie. Trzeba jednak tutaj bezpiecznie grać, ponieważ już posiadamy ten punkt. Ale oni ciągle idą autostradą. No chodź tutaj mi się, wychyl się chociaż na trochę. Ajajajajajajajaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Ach. Już myślałem, że mi się uda. Może ktoś mnie podniesie. Dzięki wielkie. A, tylko że mi amunicji brakuje i to jest najgorszy ból. Jeszcze no cztery magazynki, można by powiedzieć. Ach, myślałem, że się z tego wywinę. No dobra, pogramy sobie. O, a Eka w ogóle wziąłem. Wiecie, że nawet nie skapczyłem, że go mam. Dobra, to jednak weźmiemy sobie może AK-74M i to właśnie podstawowa broń rosyjskiego żołnierza. W ogóle nie zauważyłem, że mam AK. I wejdziemy tam, gdzie jest akcja, czyli blisko ich respu. Zauważyłem, że mam snajpera, odbił. Tam się ukrywa snajper na górze. Może sobie tutaj pójdziemy, by ich powstrzymywać. Migrację. Tędy. Tutaj będzie, tutaj będzie. Jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze, o Jezu, dwóch idzie. No nie wiem, nie wiem, czy to przetrwam. A jednak. Masz tu pierwszą pomoc. Dobra akcja, ale oni tutaj już są coraz bardziej. Muszę chyba stąd iść. Aj. Ja niepotrzebnie skakałem. Dzięki. Wow. 2000 punktów, gwiazdka za służbę. Sądzę, że nie mam z tej broni mistrzostwa. Bo tak naprawdę mimo tego, że gram naprawdę bardzo dużo szturmowcem, to jednak nie mam porobionego mistrzostwa z wielu broni. Chyba powiedziałbym może nawet, że z większości. Ach! Z noża chciałem go! Widzieliście, skoczyłem mu na plecy i się nie udało, ale to był bardzo optymistyczny akcent na zakończenie tego gameplayu. Mam nadzieję, że nie był za krótki. Także serdecznie Was zapraszam na Dark Visions Mix, darkvisions.pl Mix. Współdzielimy ten serwer z panami centurionami, którzy nam pomagają go tutaj rozkręcać. Serwer jest ostatnio dosyć aktywny, pniemy się w górę na coraz wyższe miejsca w rankingu serwerów polskich. I jest taka wielka szansa, że jeżeli będziecie chcieli zagrać na tym serwerze, to będzie tam dużo ludzi. Nie martwcie się o to, jeżeli zauważycie, że serwer jest do 16 graczy, ponieważ mamy coś takiego jak Adaptive Slots, czyli liczba graczy maksymalnie na danym serwerze zależy od ilości graczy aktualnie. Także dziękuję Wam serdecznie, zapraszam raz jeszcze, do usłyszenia. Hej, hej!